Dziękuję bardzo. Pani marszałkini, panie premierze, Wysoka Izbo. Kiedy pan prokurator generalny Seremet się wkopał, wsypał się tutaj? Wie pan kiedy? W czasie tego wystąpienia, kiedy pan zaczął mówić, że ten przypadkowy zbieg okoliczności, że wczoraj zatrzymano Marcina P., a dzisiaj dyskutujemy, oraz że to dzisiaj sąd wydaje decyzję o 3-miesięcznym aresztowaniu, że to jest całkowity przypadek i że wszelkie sugestie, że to ma jakiś kontekst polityczny, są nieprawdziwe. Pan musiał to powiedzieć. Gdyby pan tego nie musiał powiedzieć, to byśmy byli w sytuacji, w której to, co pan powiedział, byłoby prawdą. A pan to musiał powiedzieć, bo pan doskonale wie, że większość ludzi w Polsce uznała ten, załóżmy, niefortunny zbieg okoliczności, całkowicie przypadkowy zbieg okoliczności, uznała za prawdę o systemie. Nawet jeśli w tym przypadku nie było tak, że wezwał pana premier i powiedział panu, odwołuję pana, jeśli pan nie zrobi A, B, C, D i pana następcę wyznaczy prezydent Komorowski. Jeśli pan chce się utrzymać na tym stanowisku, to musi pan zrobić A, B, C. Nawet jeśli tak nie było, to wszyscy ludzie w Polsce przekonali się, że właśnie tak było, bo pan musiał powiedzieć to, co pan tutaj powiedział. Przez to właśnie pan się wsypał. I to, powiedzmy, że ten przypadkowy zbieg okoliczności więcej mówi o tym systemie i o realnej niezależności prokuratury niż ustawa rozdzielająca prokuraturę i wymiar sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości. Prokuratura w Polsce nie jest niezależna. Jest niezależna formalnie. I znów nie sugeruję, że ktoś kazał prokuratorom działać w ten czy w inny sposób. Prawdopodobnie gorliwości prokuratora rejonowego w Gdańsku wręcz zawdzięczamy i innym zawdzięczamy tego typu koincydencje wydarzeń. Bo oni doskonale wiedzą, przez lata się tego nauczyli, kiedy Ziobro i jego poprzednicy ich tego uczyli. Nauczyli się, co trzeba zrobić, żeby zadowolić władcę. Może nie ojca w tym przypadku, tylko tatę narodu. I złożyliśmy kilka miesięcy temu jako ruch Palikota, panie prokuratorze, przygotowany przez profesora Witeckiego projekt dający większą niezależność prokuraturze i prokuratorowi generalnemu. Między innymi doprowadzający do sytuacji, w której zastępców prokurator nie konsultuje politycznie z prezydentem czy z kimkolwiek innym, tylko sam ich wyznaczy. Kiedy prokurator odpowiada w drugiej instancji nie przed prokuratorami, tylko przed sędziami. Ten projekt leży wiele miesięcy w parlamencie. Co stało na przeszkodzie, żeby się nim dawno zająć i uniknąć teraz takiego wrażenia, że ktoś jednak pociąga za sznurki w tej prokuraturze. Ale zmiana prokuratury, funkcjonowania prokuratury, nadanie jej realnej niezależności, której dzisiaj nie ma. To nie tylko to, co się zawiera w tym projekcie profesora Witeckiego, ale też to, co wynika z tej afery Amber Gold, a mianowicie niski poziom kwalifikacji prokuratorów do zajmowania się tego typu trudnymi sprawami finansowymi i konieczność powrotu do dawnej formuły prokuratorów czy wydziału, czy grupy prokuratorów specjalistycznych zajmujących się właśnie wyłącznie tego typu kwestiami. Tak, żeby właśnie pojawienie się iluś informacji w głowie tych ludzi natychmiast wywołało właściwe skojarzenia, że coś jest nie tak i że muszą podjąć intensywne działania. Do takiej zmiany na pewno dzisiaj ta sprawa Amber Gold powinna nas wszystkich skłaniać. Prokuratura musi być w tym sensie znacznie bardziej wyspecjalizowana. Ale nie tylko pytanie o to, kto pociągał za te sznurki prokuratury, ale także pytanie o to, czyim słupem był Marcin P. To jest pytanie, które staje nam przed oczami, kiedy dyskutujemy właśnie o tej sprawie. Wszyscy poprzednicy już mówili o tym, że ta koincydencja nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, zaniechań, niepodjętych decyzji, która eksplodowała, można powiedzieć, w ustach pana prokuratora generalnego dzisiaj, ten niefortunny ciąg tych różnych złych decyzji, szczególnie mocno każe nam wszystkim się zastanowić nad tym, czy w Polsce po prostu nie wystarczy dać trochę pieniędzy na gibony w ogrodzie zoologicznym, ołtarz i
jakiejś innej imprezy w mieście, żeby uchodzić za człowieka nietykalnego. Jesteśmy zdumieni tym, nie tylko, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak powiedział pan premier, dość późno podjęła działania prewencyjne, ale że nie mamy żadnej informacji o działaniach jakichkolwiek innych służb w ciągu tych kilku lat na temat tego wszystkiego, o czym dzisiaj wiemy i co dotyczy tej afery Amber Gold. Mamy podejrzenie, wątpliwość, że ten system w ogóle w sensie prewencyjnym nie działa. Pan premier zasugerował w swojej konferencji, że z jego osobistego polecenia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie tworzyła osłony antykorupcyjnej dotyczącej pańskiej rodziny. Ale czy być może w tej sprawie, znów zakładając, że tu w grę wchodziły tylko szlachetne intencje, nie doszło do sytuacji, w której inne służby nie podjęły żadnych innych czynności przez kilka lat, między innymi dlatego działał bezkarnie Marcin P., że właśnie jakiś taki brak aktywności chociażby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego miał miejsce. Proszę państwa, ale w sprawie Amber Gold to nie jest tylko kwestia dyskusji o niezależności prokuratury. Ja tu się akurat zgadzam, że nie powinniśmy wrócić do złego modelu łączenia z wymiarem sprawiedliwości. Ale to także jest dyskusja zaniedbań bardzo wielu instytucji finansowych, także Ministerstwa Finansów. Otóż na bardzo wielu produktach, czy na bardzo wielu dobrach, na paczce papierosów, nawet ją tutaj przyniosłem specjalnie, chociaż sam nie palę, jest wyraźnie napisane i to państwo napisało: palacze tytoniu umierają młodziej. Palenie poważnie szkodzi tobie i osobom w twoim otoczeniu. To jest właśnie pytanie, które pan zadał. Czy w tej sprawie polityk powinien i premier powinien ingerować, minister finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i inne instytucje powinny ingerować, czy nie? Bo na dokumentach Amber Gold nie ma informacji, że to nie podlega gwarancjom bankowym, że to nie podlega nadzorowi finansowemu. Tych informacji nie ma. Tej kategoryzacji różnych instrumentów finansowych nie ma. Mimo że znów Klub Ruchu Palikota dobre pół roku temu złożył kilka projektów mówiących o tym, aby właśnie wprowadzić taki indeks instrumentów toksycznych, podatek transakcyjny, żeby wprowadzić, zreorganizować nadzór publiczny nad instrumentami finansowymi, żeby doprowadzić do sytuacji, w której właśnie Komisja Nadzoru Finansowego ma troszkę większe uprawnienia niż tylko te, które dzisiaj ma. I tak dalej, plus przeorganizowanie urzędów skarbowych, tak żeby one się przestały zajmować małym i średnim biznesem, a zajmowały się tego typu przypadkami. Wraz z ustawą o prawie do błędu właśnie dla małego i średniego biznesu. Też te projekty już od wielu miesięcy czekają na pozytywne rozpatrzenie przez Izbę, a przynajmniej jako początek dyskusji. Niestety, niestety nic się nie stało. A Amber Gold to nie tylko kwestia akurat tych 50 czy kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy dosyć zamożnych, którzy mieli oszczędności. No pewnie każdy z państwa na tej Izbie dostaje dziesiątki takich listów, w których jest napisane: w dniu dzisiejszym otrzymałem listem poleconym wezwanie do zapłaty. Nie mogę zatelefonować, gdyż po pierwsze mam wyłączony telefon ze względu na nieopłacone rachunki. Zaś po drugie jestem po przebytym wylewie, mam trudności z wysławianiem się. Zwłaszcza jak się zdenerwuję. Mimo to jestem w pełni władz umysłowych. W swojej naiwności sądziłem, że Departament Kredytów Trudnych jest po to, aby pomóc klientom, którzy nie przysporzyli kłopotów bankowi przez wiele lat, regularnie spłacając zaciągnięty kredyt. Tysiące ludzi w Polsce i naprawdę nie wiem, co robi prokuratura i inne służby podległe panu premierowi. Tysiące ludzi w Polsce codziennie, w czasie tej debaty kilkanaście osób zostało przeczołganych, zmuszonych do oddania lodówki, telewizora, pralki albo sprzedania organów, żeby spłacić lichwiarskie pożyczki udzielane przez dziesiątki instytucji bardziej jeszcze szkodliwych i toksycznych niż Amber Gold. Wie pan, panie premierze, ile wynosi oprocentowanie w prowidencie takiej 5- czy 7-dniowej pożyczki? Jak się ją przeliczy w skali roku, 8 tysięcy procent. Większość pożyczek lichwiarskich to jest
1600, 1800, 3000%. Gdzie są służby? Gdzie jest prokuratura? Gdzie są różne instytucje? Przecież jest ustawa antylichwiarska, która wyraźnie zabrania tego typu oprocentowania. Amber Gold pokazuje tylko i w swoim oczywiście nagłośnionym i całe szczęście publicznym wymiarze pokazuje tylko wierzchołek góry lodowej. Dziś w Polsce dziesiątki różnych innych instytucji na skalę niebywale większą po prostu wyciągają z ludzi gigantyczne pieniądze. I nie są to tylko parabanki. To, co dzisiaj robią z odbiorcami kredytów nieruchomości, egzekutorzy z banków komercyjnych działających zgodnie z prawem, z ludźmi, którzy przez 5, 7, 10 lat regularnie spłacali kredyty, nagle stracili pracę. No to woła o pomstę do nieba. Czy w tej sprawie potrzeba, żeby ktoś na masową skalę popełnił samobójstwo, żeby nie wiem, co się miało wydarzyć, żeby prokurator w tej czy w innej miejscowości, także tu w Warszawie, czy w innym miejscu podjął odpowiednie działania, żeby się tym zainteresował minister finansów czy premier polskiego rządu? Otóż, proszę państwa, ta sprawa w ogóle nadzoru nad rynkiem finansowym jest jedną z kluczowych spraw także ze względu na polski dług publiczny, nie tylko na wpędzanie tysięcy ludzi w nędzę z powodu tej brutalnej polityki i dzisiejszych praw, jakie mają instytucje finansowe, nieporównywalnie mocniejszych niż ci, którzy od nich te kredyty biorą, ale także w konsekwencji nieprawdopodobna właśnie taka wolność tych instytucji finansowych, rynków finansowych doprowadziła nie tylko w Polsce, w całej Europie do gigantycznego zadłużenia. I potrzeba właśnie, panie premierze, premiera, potrzeba ministra finansów, potrzeba polityka, który nałoży na tą dziką, wolną Amerykankę jakiegoś rodzaju regulacji. I to jest głos nie tylko w Polsce, to jest głos dzisiaj wszędzie dość powszechny na świecie. Źródłem obecnego kryzysu w Europie między innymi są właśnie niekontrolowane i nieregulowane rynki finansowe. Ale jak mamy się spodziewać poprawy, kiedy sprawą między innymi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce zajmuje się Jarosław Gowin, minister w pańskim rządzie. Taka krótka statystyka jego aktywności. Ile razy pan minister się wypowiadał na temat bankowego tytułu egzekucyjnego od objęcia swojego urzędu? Zero razy, panie ministrze. Pana te tysiące przypadki ludzi wywyrzuconych na bruk nie interesują. Pan natomiast się wypowiadał 36 razy na temat in vitro w tym czasie. Ile razy pan minister Gowin, nie liczę dzisiejszego wystąpienia, wypowiadał się na temat skrócenia czasu postępowania przed sądami powszechnymi w ciągu tej swojej prawie rocznej kadencji? 5 razy, panie ministrze. Ile razy pan się wypowiadał na temat związków partnerskich? 19 razy. Można by mnożyć tę statystykę. Panu wszystko w głowie, tylko niesprawiedliwość. Nie ma Jarosława Kaczyńskiego, ale pozwólcie, że strawestuję jego zawołanie do Zbigniewa Ziobry, zwracając się do Leszka Millera. Drogi Leszku, do Arkadiusza Mularczyka Arku i do Jarosława Kaczyńskiego Jarku. Odwołajmy tę karawanę z Gibonami, Głodziami i Gowinami. Zafundujmy Polsce rząd, na jaki Polska oczekuje. Dziękuję bardzo.